Siemanko, z tej strony Boluś, a ja witam was w kolejnym odcinku z Landwirtschaft Simulator 2011 z powrotu do przeszłości. I takim powrotem do przeszłości powracamy do akcji Pyrki. Pyrki kiedyś były bardzo fajne, tego brakowało nam w 15, żeby zrobić sobie takie akcje, dlatego też dzisiaj miała być kiszoneczka, ale z racji, że nie mogę znaleźć bardzo fajnej sieczkarni jednorzędowej, to nie było. Wszystkie jakieś mi bugują, koło mi w ogóle chciały rozerwać. Źle się podnoszą, także mówię, no dobrze, miałem alternatywę na dzisiaj i zrobimy sobie akcję Pyrki. Akurat akcja ziemniaki na moim kanale jest dość mało spotykana. Oczywiście polska fajna kopaczka. Myślę, że będzie to dość wszystko bardzo ładnie wyglądało. Także bez zbędnego gadania wsiadamy. Odcinek nie będzie dziś zbyt długi. Mam nadzieję, że nie wejdą nam tu żadne też bugi, bo mamy tego naszych pyrek troszeczkę mało. O, nie załapała 60 za pierwszym. Za drugim też nie, dobra. A ważne, że się odpaliła. Dzisiaj mamy środę, 11 listopada. Nie ma jeszcze 11 listopada. Pogoda na dworzu nie sprzyja. Kubot nie było wczoraj, ponieważ padało całą noc i od rana też się zanosiło, dlatego też woleliśmy nie ryzykować. Czwartek już tuż, czyli jutro, więc prawdopodobnie jutro przyjadą, jeżeli nie będzie padać. No niby zapowiadałem te 20 coś tam stopni, więc dobrze by było, wreszcie by się akcje zrobiło orkę i by się nagrało, bo wtedy czwartek ja bym jeszcze z agregatem wjechał wieczór. A no tak, poczekajcie, to kopaczka, przecież tu trzeba ładnie wjechać w zimnioczki, wycofnąć. Szkoda, że w tym roku nie udało mi się u mnie nagrać tej akcji, ponieważ miała być akcja z GoPro bardzo fajna, no ale niestety nie było mnie wtedy w domu. No tak, ja nie zapomnę, jak ja pierwszy wtedy wymyśliłem do LS-a 11 takie właśnie ziemniaki. Pamiętam fenomen to był, bo później w wielu mapach się to zaczęło pojawiać, a mi się to strasznie podobało, ponieważ są te międzyrzędzia się wpada. Ale dobra, bez zbędnego tutaj odpalamy, wszystko bardzo ładnie się animowuje. Ojej, czekajcie, jedynka. Na jedynce, no to do 10 ja bym chciał. O, z taką prędkością będziemy ciąć i będzie, myślę, wydaje, że Giciosław. Fajne animacje, no i tego właśnie w 15 brakuje. Wiecie, co to by się działo, jakbyśmy z Brączusiem mieli na polskiej naszej farmie właśnie taki oto sprzęcior do kopania ziemniaków. Niby jest tam jakaś kopaczka i ktoś mi pisał, że jest chyba przerobiona. Jeśli tak, to prosiłbym was właśnie o podesłanie tej kopaczki, bo na pewno z chęcią byśmy ją przetestowali do 15, ponieważ akcja ziemniaki już niedługo u Brączka. Tak, dokładnie, u Brączka, u mnie będzie akcja buraki. Właśnie, polska wieś musi wrócić, ale nie mamy kiedy, bo teraz na polską wieś musimy się zgrać w trójkę, a nie we dwójkę. To już jest troszeczkę niestety, ale gorzej. Ale mam nadzieję, że damy radę na dniach, dzisiaj nawet pod wieczorek, ja będę też chciał jeszcze sobie Bolusiowo wtedy nagrać na czwarteczek. W weekend mnie nie ma, bo mam wesele, ostatnio kawalerskie, no to teraz wesele, więc no weekend niestety, ale mi odejdzie i nie wiem, kiedy powrócę. Mam nadzieję, że uda mi się chociaż po jednym filmie nagrać na sobotę i niedzielę, żeby tego przestoju za dużego nie było. Dobra, Pałek, możemy sobie wyłączyć. Wjedźmy tutaj, no troszeczkę pognieciemy, no bo mamy mało miejsca do zawrotu. My już w tym roku też właśnie nie sadziliśmy do końca poprzeczniaków, żeby to nam właśnie lepiej było wjeżdżać, bo też mamy strasznie mało miejsca, bo tam mamy taki żywopłot, że tak powiem, jak to, nie wiem jak to nazwać, no żywopłot to nie jest taki krzaków, krzaczasty, wiecie, żeby się odgrodzić od drogi, to ciężko tam było w ogóle cokolwiek zrobić, dlatego też zostawiliśmy tu poprzeczniak, od tej strony też jest niemały, więc łatwiej nam było w tym roku kopać. O, widzę, że tu nie do końca dojechałem. No i mam nadzieję, że no ta akcja Kuboty jutro wypali. No a wejdźmy do środka, może będzie lepiej się kopało. Bo widzę, że mijaki konkretne nam tutaj wychodzą. Dźwięki też strasznie głośne dzisiaj, bo tak mimo, że ja ledwo co słyszę tutaj samego siebie przez te dźwięki, to w dodatku po wyrenderowaniu tych te dźwięki znikają. No o, dwójkę żem wrzucił normalnie, ale żem przydusił 60-kę. Fajnie się to kopie. Kurde, ale mi jakaś dzieliłem tutaj niezłego. Ogólnie Januszu zatrudniłem, tam byłem pod sklepem dzisiaj, spytałem się, czy do ziemniaków nie przyjdą. Powiedzieli, że nie ma problemu. Także mam tam wykopać i na za 15. Szósta się z nimi umówiłem, więc chwilę sobie tam poczekają najwyżej. Chyba, że uda nam się właśnie tak szybko to wykopać. O, ale skrzeczy ta 60-ka. Nie mam pytań. Nie no, animacje konkret.
Także dzisiaj akcja Pyrki, w następnym odcinku, nie wiem, doradźcie mi, czy mam robić jeszcze prasowanie w snopki. Wiecie, tutaj na właśnie na tym polu, nie, zrobimy, no tak, przecież miała być akcja snopki, bo wiecie, zrobię sobie wtedy zbieranie tym widłamy. Jeśli chodzi o trzynastkę, wiem, na razie z Brączkiem, Brączek nie ma tych modułów i Brączka w ogóle prawie, że nie ma. Ostatnio jako tako jeszcze udało mu się te odcineczki jako tako nagrać. Mam nadzieję, że już wreszcie powróci, jak zaraz zacznie się taka pogoda trochę gorsza. Będzie go więcej, będziemy mogli nagrać i może powrócimy do tej trzynastki, ponieważ będę musiał upiąć mu te mody, bo ich nie ma. Nie wiem, co on z nimi zrobił, czy je pousuwał, czy coś. Ja mam na... aha. A nie, to były w 13, Boże, bo już się bałem, bo przecież ja ostatnio wszystkie mody straciłem do 15. 11, 17 już tuż. Jak sami widzieliście, ostatnio wrzuciłem na kanał bardzo fajny filmik z cięcia. Moim zdaniem to jest wierzba energetyczna. Nigdy nie słyszałem, że była topola. Może i się mylę. Zawsze słyszałem o wierzbie i tak mniej więcej wygląda na wierzbę. Ale no, można się mylić, jedno i drugie też energetyczne i też do ścinania. Ale bym tutaj ruszył z kopyta. Nie wiem, dzisiaj tak w ogóle na spontanie ten odcinek, bo mówię, co by tu nagrać, co by tu nagrać. Mówię, że singla nie będę nagrywał. Tutaj mówię, jeszcze jakieś inne gry, to nie chcę coś a la farmingowe. No to mówię, ta nasza jedynastka była w sam raz, ponieważ była ponad tydzień temu. I mówię, dobra, to będzie dobry akurat patent, żeby to dzisiaj sobie na spokojnie nagrać. Kurde, akurat szkoda, że te ziemniaki tutaj są na tak... takiej ciemności, że tak powiem. Moglibyśmy sobie godzinę zmienić i zaraz to chyba zrobimy. Czekajcie, mogę R? Nie. Weźmy sobie... nie, 7 rano. Nie bardzo. 12. O! Pięknie! Te kolory są mdłe. Ale nam ziemniaki wyjebało na drogę. Szkoda, ale ogólnie w tym roku pyrki ładnie posypały. Dobry rok nawet był, bo kiedy potrzeba było deszczu, to padał. Później no troszeczkę końcówka była gorsza, ale mimo wszystko ziemniaki były naprawdę, jak żadnego roku miałem przyczepkę, taką wiecie, od samochodową, tak w tym roku zajebaliśmy przyczepę ziemniaków. Także jest naprawdę progres, ale co z tego, co jest ziemniaków dużo, to jest cena mała. Tak jak oczywiście w naszym topolskim rolnictwie dość spotykany. Brakuje mi słowa, dość spotykane, o, nazwijmy to tak, będzie łatwiej. Dość spotykane zjawisko, że czegoś jak nagle sypnie, jest dużo, to nagle jest cena mała i wychodzi to praktycznie to samo, jakby tego było mniej. Tylko oko cieszy, że tyle się nam udało z jednego pola zebrać. Ja chyba wiecie co, przejadę sobie jeszcze te mijaki gdzie nie gdzie tu widzę, bo prawie całym rządku mi nie pozbierało. Nie, ale 15 jakby taką akcję zrobił, myślę, że fajnie by to wyglądało. Tylko nie wiem, czy było czym by to zebrać, bo kiedyś widziałem jak było coś takiego, to kurwa robiła się wielka taka ta... jakaś beczka za tym była i to się w ogóle w taki zbiornik zbierało niewidzialny, to lipa totalna. A do zbierania nie wiem, czy jest coś ziemniaków takiego. Tutaj wiecie, ja popatrzyłem, to ja patrzę, ja mam na swojej farmie rozrzutnik, który ma taką możliwość, także fajnie, bo już miałem coś pobierać. A udało się bez żadnego ściągania nowych modyfikacji i nierealnego wciągania do naszego gospodarstwa nowego modu znaleźć coś. Także tylko burty pozdejmuję i będzie można sobie to robić. Czekajcie, ja tu patrzę, co ja mam. Dobra, może być. O kurde, 9 minut wyszło. Ja obstawiałem, że tu w 10 minut ja się wyrobię stałą akcję. Tylko, że zbieranie będzie szybsze, wiadomo. Ale poszła teraz, kurna, żeby nie pourywać tu łańcuchów. Nie no, ładne dymy. Dobra, starczy, nie będziemy tego wszystkiego kopać. Dla dzików też coś trzeba zostawić. Zwijamy na farmę. Uodpinamy naszą kopaczkę i lecimy sobie po rozrzutniczek. Janusze zaraz powinny być, o 12.12, no to trochę im się czas przewinął. Dzisiaj jeszcze ogólnie prawdopodobnie na kanał wleci Rocket League, a chyba że wleci 70 afli subów, to wpadnie dla was fajny moment.
co to tam zależy. Dobra, zostawaj. No piękne mam podwórko, naprawdę wyciosła. Ogólnie myślę, że na dniach poleci coś, że wbiję sobie na farmę do Jara i chłopaku. Zobaczymy jak tam im robota idzie, jak już farminga się nauczyli ogarniać, ale z tego co widziałem na live'ach naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Dlatego ich tam myślę, że sprawdzimy i fajna seria mogła być właśnie taka z wjazdu do nich na gospodarstwo. Co by chcieli, to bym im tam pomagał właśnie w pracach, a przy okazji miałbym jakiś tam odcinek z farminga, troszeczkę inny, bo na innych maszynach. Więc myślę, że wam się by spodobało, bało. Czekajcie, dojadę na pole, to sobie to wszystko już pozdejmuję. Łocho. Trochę człowiek, to wczoraj już naprawdę nie miałem konkretnie siły. Trochę człowiek zmęczony codziennie chodzeniem spać po trzeciej. Wstawaniem od rana. Aha, okej, my friend. Adapter niepotrzebny. Dobra, idzie. Tylnie może zostać. O, jadą się sam? Są. Pole jechać, jechać? Jechać. Nie ma, oni tu mi wyzbierają spod. Kurna, serio? Będzie się tak bugowało? A nie, jakoś tam zbierałem, ten akurat po krzokach tam biegnie. No trudno, jakoś damy sobie tutaj radę. O, to niezłe, Janusze, powiem wam. Do zbierania w sam raz. Dobra, trochę im trzeba, ojej, nie tak szybko. A skinki lecą, nie, fajna, fajna animacja, naprawdę. Polecam Mafia Solec. Zaraz mi na koło wyrwie rozrzutnik. Albo urwę burtę od drzewa. No naklęczka, naklęczka. No także takie, rozrzutnik bokiem, ziemniaki pozbierane. Także powiem wam, że ciekawie się tu dzieje ostatnio w tych odcinkach. Ugi bugi są naprawdę niezłe. Czy też ubrączka, zapraszam naprawdę, zapraszam na ostatni odcinek z farminga. Bo co to się tam na początku z przodu odcinka wydarzyło, to niezłe dymy były. Te odcinki z tartaku, z tego wszystkiego nam się nieźle zaczęły bugować, ale czasami śmiechy się robią. Dzięki temu fanny moment może powstać, ja już widziałem fanny moment na 80 tysięcy. Powiem wam, że naprawdę konkret będzie Droxy robi. Już doczekać się nie mogę. Także będzie na pewno ciekawie. Kurde, no... Fajnie, że są te redliny, ale zobaczcie co się dzieje. Ja cię kręcę. No rozrzutnik typowo bokiem, 24%, to powiem wam, że niezłe hektary byśmy my tu wyzbierali. Takim. Ja sobie, wiecie, zrobię zapis. Bo ja sobie chcę zostawić na miniaturkę. Z drogi chłopaki, z drogi wyzbierajcie. Będę się naprawdę mega, mega cieszył. Ciekawe, skrzynka na skrzynce powinna się pojawić. Ha! Gej! Nie, dzisiaj naprawdę mam dobry dzień, tak mi się fajnie wstało, mówię, to lecę na spontanie sobie ponagrywać. Chłopaki to już ze mnie taką bekę na tej się ciśli. Naprawdę odbijało mi konkret, a to się sobie coś tu pośpiewałem. Noż kurwa, naprawdę robotę robicie niezłą. Widzę, że się ta nieźle wypili, że aż was normalnie do lotu zbiera. Chyba tam ze dwa Red Bulle jak nic hele poszły. Dobra, ja wam już zwalniam was. Nara. Bo jak widzę jak wy pracujecie, to aż mnie krew jasna zalewa. Wałek urwany. Rozrzutnik. Rozrzutnik w powietrzu. Ostań na koła, bo ja chcę wyjść i pokazać jak ładnie tutaj wyzbierali panowie. No fajne, fajne ziemniaczki, naprawdę, do McDonaldu jak nic, także ja wam serdecznie dziękuję za ten odcinek, za tą uwagę waszą. I co, widzimy się dzisiaj prawdopodobnie w Rocket League'u w nowym, że tak powiem, trybie. I to będzie chyba koiszykówka. Także coś sobie tam pogramy, zobaczymy jak to wyjdzie. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, do kolejnego odcineczka, jutro prawdopodobnie jakieś bolusiowo. Na razie, trzymajcie się, cześć!